Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących graczy Iwony. Ci, którzy śledzą te poradniki od jakiegoś czasu, pewnie zauważyli pewną prawidłowość, że się najwyraźniej zaczynamy cofać w numeracji tych odcinków, ale spokojnie, nie przejmujcie się, to jest bardziej podyktowane tym, że wracam do kwestii, które omawialiśmy wcześniej i je na przykład uzupełniam, ewentualnie rozszerzam je o tematy, których nie poruszyłem, bo na przykład nie wiedziałem, że zostały dodane w międzyczasie, ewentualnie nie czułem się na siłach, żeby te tematy wtedy poruszać, ale to mamy taką dziwną numerację, aby przynajmniej próbować to w jakiś sposób poukładać. Nie do końca się to udało, bo wpadłem na ten pomysł dopiero w którymś tam momencie, nie od razu na początku, więc będziemy musieli po prostu pracować na tym, co mamy. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestie związane z okienkiem Fitting Window, ale nie do końca. Tutaj to okienko mieliśmy troszkę omówione w odcinku poprzednim, gdzie mówiliśmy, co to jest, gdzie to jest, co to znaczy, w jaki sposób to interpretować, co nam będą mówiły niektóre statystyki, które w tym oknie możemy znaleźć. Dzisiaj natomiast opowiemy o kolejnej funkcji tego okna, dość nowej funkcji, która została dodana, powiedzmy sobie, niedawno, wbrew pozorom, o tak zwanym Fitting Simulation Module, czy Fitting Simulator, czy Simulation Module i tak dalej. Jest to opcja, która pozwala nam na zasymulowanie sobie statku oraz modułów, które na niego założymy, bez konieczności wchodzenia fizycznie w posiadanie takiego statku. Powiedzmy sobie szczerze, jest to bardzo ciekawa funkcja, która po części eliminuje potrzebę stosowania jakichś zewnętrznych aplikacji, takich jak na przykład EFT, potocznie znany If Fitting Tool, który pozwala nam symulować właśnie różne konfiguracje statków w zależności od umiejętności, jakie my mamy, ewentualnie jakie moglibyśmy posiadać, co jest zdecydowaną przewagą EFT nad tą aplikacją tutaj zintegrowaną, którą swoją drogą możemy włączyć poprzez przycisk Enter Simulation Mode tutaj w prawym górnym rogu nad naszym fitem i całe okno się zamieni w takiego jakby grida, gdzie widać będzie, że ten statek nie jest już taki fizyczny. Dlaczego mówię, że w porównaniu z tym symulatorem EFT w dalszym ciągu może być lepszy? Ponieważ w EFT jesteście w stanie skonfigurować sobie profil inny niż macie w danym momencie w grze, czyli możecie na przykład stwierdzić, a ciekawe jak się ten statek będzie sprawował w momencie, kiedy będziemy mieli tą i tą i tą umiejętność na poziomie 5 i wtedy tworzycie profil odpowiednio z tą umiejętnością na poziomie 5 i obserwujecie, jak te statystyki wyglądają. Ten Simulation Mode, z tego co ja kojarzę, takiej opcji nie posiada, a przynajmniej ja się jej nie doszukałem. Kiedy uruchomimy ten cały Simulation Mode, będziemy mieli tutaj po pierwsze czystą, czytelną informację, że jesteśmy w Simulation Mode, guzik się zamieni w Exit Simulation Mode, po kliknięciu którego wracamy z powrotem do naszego statku fizycznego, w którym aktualnie siedzimy, jak również będziemy mieli zdecydowaną różnicę w samym oknie, czyli widać, że z warstwy fizycznej staliśmy się tacy jakby bardziej wirtualni, bo jesteśmy przezroczyści i jesteśmy na jakimś takim niefizycznym gridzie i tak dalej. Również pamiętajcie o tym, że wszystkie pozostałe statystyki znajdujące się tutaj po prawej oknie w atrybutach już są tymi statystykami symulowanymi. To aktualnie jest, zgadza się to z statystykami fizycznymi, bo siedzimy fizycznie w tym statku, ale jeżeli zaczniemy się tutaj bawić, wtedy te statystyki będą symulowane, będą się zmieniały. Po lewej stronie będziemy mieli opcję browsera tak zwanego i o ile zakładka Hooves and Feet pokazuje nam, jakie mamy zapisane od razu wcześniejsze konfiguracje, to ona nas będzie w tym przypadku technicznie trochę mało obchodzić. Będzie nas interesowała natomiast zakładka Hardware, z której do zakładki będziemy w stanie sobie wybierać wszystkie moduły i wyposażenie, jakie będziemy chcieli sobie w tym oknie zasymulować. Zanim jednak zaczniemy klikać na tą listę, bo jest to lista modułów, jak, o czym mówi nam po pierwsze podświetlona zakładka z napisem Modules, mamy tutaj również do dyspozycji na przykład amunicję, gdybyśmy chcieli sprawdzić, jak się dana amunicja będzie zachowywała i jak będzie wpływała na statystyki naszego statku. Również będą tutaj dostępne różne filtry,
dla nas i zanim się tym zaczniemy zajmować, najpierw powiedzmy sobie jasno, w jaki sposób zacząć używać tego Fitting Simulatora, a zaczyna się go używać poprzez opcję Simulate Ship. Po pierwsze, można ją wykorzystać w oknie Cools and Fits, gdzie mamy zapisane różne fity poprzez kliknięcie prawym i na przykład mamy opcję Simulate Fittings, wtedy dana konfiguracja zostanie właśnie wrzucona do symulatora. Ewentualnie taką opcję możemy użyć na ficie, który został nam publikowany w czacie. Ewentualnie jeszcze taka opcja będzie dostępna między innymi w ShipTree, które również jest dostępne w Neocomie po lewej stronie pod zakładką ShipTree, gdzie sobie jesteśmy w stanie wybrać statek. Wrzuciliśmy go sobie w symulator, ShipTree zasadniczo może zostać, możemy sobie wyłączyć, nie ma to znaczenia. Zobaczymy tutaj podobiznę statku, który sobie wybraliśmy do symulacji, całą ilość slotów, które on będzie posiadał, ilość montów, które będzie posiadał, statystyki, które będzie posiadał, no właściwie wszystkie. Zwiększmy sobie pojemność tarcz, czyli załóżmy na przykład Shield Hardenera, który zwiększy nam odporności tarcz na przykład na EM, na elektromagnetyczne. To mam EM Shield Ward 1 i klikamy odpowiedni moduł, który nas interesuje. Po wcześniejszym znalezieniu go sobie na liście w drzewku i przeciągamy go w odpowiedni slot, gdzie byśmy go chcieli widzieć i sprawi to, zwróćcie uwagę, że od razu nasza statystyka ulegnie zmianie. Dodatkowo pewnie zauważyliście, że również nasze całe fitting window zareagowało, pokazując nam zużycie CPU, w tym przypadku akurat Power Grida nie, ale CPU zareagowało. Również na samym module pojawiła się taka oto zielona ramka. Jeżeli chodzi o kolory ramek, które będziemy mieli w tym fitting symulatorze, one nam będą mówiły, w jakim stanie znajduje się dany moduł. Nie, chyba nie ma sensu, żeby specjalnie jaki kolor za co odpowiada mówił, zwłaszcza, że tutaj w lewym górnym rogu znajduje się legenda, która nam to wszystko wyjaśnia. Kolor ramki i co on tak naprawdę robi. Jeżeli chodzi o moduły symulowane, no to oczywiście mamy taką czarną, ciemną ramkę, to jest moduł jest offline, czyli został wyłączony. Zielona ramka oznacza, że moduł jest modułem aktywnym i tyka, zużywając kapasitor i ma to odzwierciedlenie w odpowiednią statystykę. Szara ramka będzie znaczyła, że moduł jest online, ale nie jest aktywny, czyli mamy go po prostu założony, ale nic się z nim konkretnie nie dzieje. Oraz ramka czerwona będzie oznaczała, że moduł jest w tak zwanym overheacie, czyli go przegrzewamy, zwiększając jego statystyki o overheacie, overloadzie, jak zwał, tak zwał. Mieliśmy osobny odcinek poradnika. Jeżeli ktoś nie wie, o co kamami, jak ta mechanika działa, zapraszam do obejrzenia. W przypadku umiejętności to też jesteśmy technicznie w stanie sobie przełączyć i będzie to nam pokazywało, że czy posiadamy umiejętność, czy takowej umiejętności nie posiadamy. Działa to mniej więcej podobnie jak zakładka Modules i Charges. Jeżeli będziemy mieli odkliknięty, to troszkę to może niedokładnie widać, jak się przyjrzycie, to na pewno zauważycie. W tej chwili mamy włączony Simulation Mode w przypadku po prostu aktywacji, aktywności modułów. Natomiast jeżeli klikniemy sobie tutaj na Skills Mode, wtedy zobaczymy odpowiedni kolor ramki na czerwono, że nie posiadamy umiejętności, aby używać danego modułu. Natomiast ramka niebieska powie nam, że ten moduł bez problemu możemy uruchomić. O ile w przypadku trybu pokazującego nam, czy posiadamy, czy nie posiadamy odpowiedniej umiejętności, aby móc dany moduł faktycznie obsługiwać. W przypadku widoku trybu, w jakim będzie znajdował się moduł, po kliknięciu na
ten, że moduł lewym przyciskiem wyższy, będziemy zmieniali właśnie tryb, w jakim się on będzie znajdował, czyli technicznie będziemy po prostu zmieniali kolor tej ramki oraz no, stan tego modułu. Każde kliknięcie na taki moduł i zmiana stanu tego modułu, jeżeli takowe stany dany moduł posiada, odbije się na naszych statystykach. Zwróćcie uwagę na poziom odporności naszych tarcz oraz ogólne defensywne EHP, które tam wynosi 40 tysięcy punktów. W momencie, kiedy aktywujemy hardenery, nasze tarcze, czyli utwardzacze tarcze, jeżeli ktoś nie jest pewien, do czego te moduły służą, polecam odcinek poświęcony odpowiednim modułom. Zauważycie, że po ich aktywacji odporności naszych tarcz odpowiednio będą wzrastały, również będzie zasymulowane nasze wykalkulowane, zwiększone EHP. Jak już wspomniałem, oprócz modułów możemy również zasymulować odpowiednią amunicję do konkretnego typu uzbrojenia oraz jeżeli moduł nie będzie posiadał możliwości bycia aktywnym, przegrzewanym i tak dalej, nie musicie się martwić, klikając na takowy moduł będziecie w stanie zmieniać tylko i wyłącznie te stany, które dla danego modułu są aktywne. Jednak w dalszym ciągu taki moduł będzie wpływał na te statystyki, które będziecie widzieli w tym oknie po prawej stronie. Jeżeli jesteście początkującymi, nie znacie wszystkich modułów, wszystkich ich zastosowań i chcielibyście po prostu sprawdzić różne dziwne rzeczy, ale przeklikiwanie listy przez moduły, której nie do końca zastosowanie jesteście skłonni, nie wiem, zrozumieć, bo jeśli nie jesteście pewni, czy dany moduł można włożyć w odpowiedni slot wysokoenergetyczny, bądź niskoenergetyczny, bądź średnioenergetyczny, możecie skorzystać z filtru polegającego na kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dane miejsce na waszym statku, które was interesuje, oraz wybranie opcji Set Filter for Slot. Wtedy w oknie odpowiednio modułów znajdą się tylko i wyłącznie moduły, które możecie włożyć w to miejsce. Jest to bardzo przydatna opcja, jeżeli na przykład chcielibyście zasymulować zadziałanie różnych rigów, a nie jesteście pewni, jakie rigi na danym statku możecie zastosować. Czy to są małe, czy to są duże, czy to są średnie. Kiedyś było dawno, dawno temu tak, że były różne wielkości rigów, ale można je było włożyć na różne wielkości statków, czy coś w tym stylu, dajcie mi znać w komentarzach, czy bredzę. W każdym razie w tej chwili, klikając w takim symulatorze na po wybraniu odpowiedniego statku, klikając prawym przyciskiem myszy na danym slocie i użyciu Set Filter for Slot, zostaną wybrane. Tutaj coś nie zatrybiło, najwyraźniej musi być zbugowane. Spróbujmy jeszcze raz, Set Filter for Slot. Tak, zdecydowanie coś jest zbugowane, bo się nie odświeża automatycznie. Wtedy zostanie nam wyświetlone, że w tak zwany duży rig slot będziemy w stanie włożyć następujące rigi. A przynajmniej jest taka robocza teoria, ponieważ najwyraźniej z jakiegoś powodu na obecną chwilę coś nie działa. Ale gwarantuję wam, że to działało i było wszystko w porządku, bo sobie w ten sposób symulowałem. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że możemy zapisać taki symulowany fit jako normalny zestaw, który później jesteśmy w stanie na przykład zakupić na żywca z marketu, bądź wrócić do niego używając opcji Simulate Fitting. Nawet jeżeli będziecie chcieli opuścić ten symulator, w momencie kiedy będziecie mieli jakiś aktywny, zostaniecie zapytani, czy jednak chcecie zachować, czy olać te zmiany. Również wasz fit zostanie wtedy zastąpiony. Ponadto w trakcie składania, że tak powiem, zestawu na wasz statek, na bieżąco będzie aktualizowana, przybliżona cena wszystkich modułów, które będziecie na niego zakładali, tak, że od razu będziecie wiedzieli, że o, no, ten statek będzie mnie w tej konfiguracji kosztował mniej więcej tyle i tyle isku. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dodatkowe związane z fitting symulatorem, no, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o umiejętności, które moglibyście, bądź chcielibyście sprawdzić, w jaki sposób będą wpływały na statystyki tego statku, tutaj, jeśli chodzi o ten akurat wewnątrz, o ten symulator tutaj wewnątrz gry, on ich bodajże nie bierze pod uwagę. Jeżeli chcielibyście takie umiejętności sobie zasymulować, jakby to wyglądało w momencie, kiedybyście zwiększyli ich poziom do
znacznie wyżej niż posiadacie w danym momencie. Tutaj polecam skorzystanie z właśnie tej aplikacji, która się nazywa Fitting Tool, w skrócie EFT. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli macie uwagi do dzisiejszego odcinka poradnika dla bardzo, bardzo początkujących, bo wiem, że te odcinki oglądają czasem osoby, które mają zdecydowanie szersze pojęcie, dajcie znać w komentarzach pod filmikiem, a tymczasem na dzisiaj to już będzie wszystko i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!